Jak wygląda klimat tu w Łodzi młodzieży? Klimat czystości. A to już oni cudzą z dnia na dzień, dziewczyny z rąk do rąk przechodzą. Wiedzą o tym rodzice, wiedzą o tym nauczyciele, wiedzą o tym szkoły. Dziewczynki, matki są w szkołach podstawowych. Już nie mówiąc o gimnazjach i o studentach. Klimat młodości w Polsce jest klimatem nieczystości. A ten naród niby ochrzczony i bierzmowany. I wszyscy to widzą i wiedzą i co. I akceptują i nazywają, że młodzi się kochają, to mają prawo do działania seksualnego. Ludzie coście zrobili z dziesięciorgiem przykazań. Gdzie szóste przykazanie? Swobodnie się uważa, że jak mają osiemnastkę, to już mogą iść do łóżka do sobą i napić się wódki. I urządzają rodzice i szkoły wielkie przyjęcia na osiemnastkę, na którym się młodzież upija razem z nauczycielami. Więc klimat czystości, o którym pisał Paweł VI, zagrożony wtedy, jeszcze bardziej zagrożony dzisiaj. Co dalej pisał Paweł VI w dokumencie, który jest podstawowy? Mówił o nastała era, w której jest pora na apostolstwo świeckich, której równi usługują równym. A jak apostolstwo świeckich wygląda? Jak świeccy pomagają Kościołowi, jak pomagają księżom? Krytykują od rana do wieczora i plotki robią i puszczają jak najbardziej negatywne opinie o Kościele. Ja dostaję mnóstwo listów ludzi, którzy proponują całe reformy, na przykład wobec klerków, wobec księży. Ja mówię, czemu ty się wtrącasz do tego, jak jest wychowany kleryk, a jak jesteś wychowany ty i twoje dziecko? Jest konieczna współpraca kapłana ze świeckimi, oczywiście, ale to nie ma być współpraca, to nie ma być prokuratorska postawa wyszukiwania błędów tej i tej grupy. Brakuje apostołów świeckich, którzy by rozumieli działalność konieczną kapłana, bo przecież ludzie nie wierzą, żeby ktoś potrafił przeżyć życie bez grzechu. Wszyscy potrzebują kapłana, żeby dostać rozgrzeszenie. No ale kto się spowiada?